ten gość za mną to jest Tytus. Tytus w tym momencie pomaga mi przy nakręceniu odcinka o poborach w instalacji elektrycznej. Tytus, pokaż mi, jak prawidłowo zmierzyć pobory w instalacji elektrycznej pojazdu, bo często ludzie, którzy przyjeżdżają do naszej firmy Świat Akumulatorów, proszą o taką usługę. My podpinamy się po prostu cęgami i mówimy, co widzimy. Powiedz mi, jak to zrobić prawidłowo, żeby klient otrzymał wartościową odpowiedź. No to pomiar cęgami jest ok, ale też użycie cęgów jest dosyć wymagającą czynnością wbrew pozorom, bo może wezmę sobie te. Tu mamy dwa różne cęgi z różnymi wielkościami szczęk. Te małe są fajne, żeby takie sobie mały przewód złapać. Te duże z czasem, żeby całą wiązkę, która idzie na akumulator, jeśli jest kilka przewodów, też jest fajnie sobie złapać. Cęgi należy najpierw włączyć. Raczej chcemy zmierzyć mały prąd, więc przełączamy się na zakres tutaj do 2 amperów. Te cęgi są właśnie bardzo fajne, bo mają zakres do 2 amperów. Na przykład na tych najniższy zakres jest do 40, czyli no już tak jesteśmy w mniejszym zakresie pomiaru. Im jesteśmy niżej, na większym zakresie, tym jest mniejsza dokładność tego pomiaru. Ale okej. I teraz tak. Cęgi, jak widzimy, teraz już pokazują, bo one mierzą wszystko, co przez nie tutaj przechodzi w każdą stronę, wszystkie fale elektromagnetyczne, które biegną, więc musimy sobie wyzerować. I teraz ważne jest to, że jak zerujemy, to teraz zmiana położenia nawet... spróbuję to pokazać. Nie wiem, czy widać. Teraz 0,09, tak? Tak, widać. O, 10 mA pokazuje. Widzicie? Tylko zmieniłem położenie w przestrzeni multimetru, więc ważne jest, żeby podejść sobie do miejsca, którego będziemy mierzyć, wyzerować i w tej samej płaszczyźnie zapiąć się i już nie ruszać tym multimetrem, bo jego przekręcenie, zmiana skosu powoduje zmianę wskazania. Czyli podchodzimy, coś tam sobie zerujemy i łapiemy w zbliżonym położeniu i pozycji multimetru i wtedy możemy uznać, że wynik jest w miarę wiarygodny. Zauważyłem, że podpiąłeś się do minusa. Ma znaczenie, czy podpinasz się do przewodu prądowego, czy do przewodu masowego? Byleby. Prąd płynie zawsze w obiegu zamkniętym, tak? Od plusa do minusa przez całą instalację i wraca. Więc czy robimy to na jego wyjściu, czy na powrocie, nie ma znaczenia. Tu do plusa jest słaby dostęp, jest bardzo dużo tych wyprowadzeń z plusa. Tu do minusa wszystko idzie przez ten kawałeczek tutaj metalu, więc wybrałem taki sposób pomiaru. Czy wartość tych poborów jest w jakiś sposób określona? Bo my często posługujemy się takimi informacjami, które gdzieś tam zasłyszeliśmy, widzieliśmy w jakichś instrukcjach obsługi typu 50 mA. Czy to jest jakoś tak skatalogowane, czy to raczej sugerujesz im mniej, tym lepiej? No wiadomo, im mniej, tym lepiej. Każdy tam auto ma jakiś tam dla siebie próg wyznaczony. Tak, tutaj mamy teraz w okolicy około 20 mA, a to też jest różnie w różnych autach. Czasem po zamknięciu nawet samochodu, w niektórych, nie wiem, Fordach na przykład, to od pół godziny nawet do kilku godzin potrafi coś tam się dziać. Te nowsze auta mają jakieś tam komputery. Wiadomo, teraz mówimy trochę o trochę starszych, trochę prostszych jednostkach. To w takich starszych, prostszych do 20 mA jest ok. A powiedz mi, czy pomiar z tego Voltcrafta będzie zbliżony do tego? Możemy porównać, te cęgi? Zobaczyć. Nie wiem, jak będzie. Te czerwone to są prywatne cęgi Tytusa, którymi on się posługuje, natomiast te Voltcrafty to są te rzeczy, którymi my się tutaj posługujemy na miejscu. A tam coś jest na nich teraz. Tak, przystawiam. Teraz biorę pomiar relatywny, czyli pomiar względem odniesienia, co było. No i tu widzimy, na zakresie mamy to 0,2, 0,3, bo tu mamy dokładnie 0,14, 0,21. Czyli to jest to, co sugerowałeś, że tam mamy masz pomiar do 2 amperów, a tutaj do 40. Większą rozdzielczość mamy. Czyli jakby na tej podziałce jesteśmy dużo bardziej dokładni. Dokładnie, tak. No i tu, jak mamy zakres przy samym ruszaniu się 0,1, 0,2, to my nie wiemy, czy to jest błąd, czy to faktycznie instalacja pobiera. Widzimy, że coś tam się w miarę zgadza, nie? Tam w okolicach tej dwójki, jeżeli będzie, to jest tak jak mniej więcej, jak pokazał twój przyrząd. Wiadomo, teraz nim też ruszałem, więc... Słuchaj, mamy na podwórku drugi samochód w tym momencie. Tak jest. Chodź, porównamy, zobaczymy, co tam się dzieje w tym drugim samochodzie. Tu widzimy, że akumulator nie jest tak super fajnie dostępny. Do niego idzie dużo przewodów. Tymi małymi cęgami nie jestem w stanie objąć wszystkich tych przewodów. Także weźmiemy te większe. Musisz je wszystkie objąć? No wtedy będę wiedział dokładnie wszystko, co wychodzi z akumulatora. Mam wtedy sumę. Dobra. Tak, wiadomo, można każdy pojedynczo, no ale wygodniej jest mieć sumę wszystkiego, co wchodzi, wychodzi. Więc podchodzę w miarę tak, jak będzie ułożony multimetr. Kasuję, robię pomiar relatywny. No i mamy 1,15 ampera.
Dobra, 1,15 ampera, czyli w tym momencie na pewno coś wciąga ponad tak amper prądu tak z tego jest. Akumulatora. Wyciąga. Tak jest. 1 amper prądu. Tester ci nie powie, co to jest. Czy ty jesteś w stanie sprawdzić, jakie to urządzenie pobiera tyle prądu? Ogólnie techniki są różne. Można zostawić cęgi tutaj, wyciągać po kolei każde bezpieczniki i wyciągając bezpieczniki, jak pomiar, znaczy jak prąd spadnie, no to wiemy, w którym obwodzie coś się dzieje. No ale też kiedyś mi zwracałeś uwagę na to, że dokładnie. Wyjmując bezpieczniki mogę spowodować skasowanie, zresetowanie tak. jakichś ważnych komputera czy czegoś. Tytus, a co jeśli któryś z naszych widzów no, nie posiada cęg, bo nie ma co ukrywać, no cęgi takie w miarę przyzwoite to są w okolicach 400. Ile te twoje 200. Kosztowały? No jakoś 200. Koło 200? No. Ja za te Voltcrafty dałem trochę więcej, koło 400, ale to jakby pomijając. Ceny spadły. Tak? No to powiedzmy. A często słyszy się, że multimetr można kupić za 10 zł. No można. Można w jakimś tam dyskoncie spożywczym, że tak powiem. Czy multimetrem można zmierzyć również oczywiście, pobory? Oczywiście, to jest najbardziej podstawowy test, najbardziej taki toporny, że tak powiem. Musimy po prostu zdjąć jedną klemę i w szeregu ustawić multimetr w tryb działania amperomierza. No i wtedy mierzymy wszystko, co przychodzi przez amperomierz z akumulatora tam. Tylko problem jest jaki? W niektórych autach, na przykład po otwarciu drzwi, włącza się pompa paliwa. No i w zależności ile ona tam prądu pobiera, jakieś inne moduły, inne rzeczy, może od razu się spalić bezpiecznik w takim multimetrze. Tu na przykład w takim multimetrze często te lepsze, troszeczkę droższe multimetry mają 10 amperów max ustroju pomiarowego, jeśli chodzi o prąd, i są zabezpieczone bezpiecznikiem, czyli jest fused, a te tańsze właśnie są unfused, czyli niezabezpieczone bezpiecznikiem, wtedy mają zakres często 20 amperów. Ale mam na przykład napisane, że na tym zakresie maksymalnym możemy mierzyć przez 10 sekund maksymalnie co 15 minut. Zobaczymy, jak to będzie. Dlatego będę stosował ten bez bezpiecznika. No i też brak bezpiecznika w tych tańszych multimetrach może powodować to, że można coś nieźle spalić, wybuchnąć. Raczej spali się miernik, ale zwarcie można nim zrobić niezłe. Klema poluzowana. To na szczęście jest minus w tym akumulatorze, który nadal testuje, także nawet jeżeli, jak rozumiem, jakby ten minus gdziekolwiek dotknął jakiegokolwiek metalowego, nie, nie robi to dla nas kłopotu. Nie ma kłopotu. Ja teraz pokażę, jak taki zwykły multimetr ustawić. Tu mamy na przykład napisane COM, czyli common, to jest wspólne połączenie. I teraz tak, ono jest wspólne dla wszystkich pomiarów i tu mamy pomiar herców, voltów, ohmów i diody, miliamperów, amperów. My chcemy mierzyć ampery, żeby nam nie wysadziło bezpiecznika do 200 mA, bo więcej prądu na pewno auto pobierze. Ustawiamy zakres, szukamy ampery prądu stałego. Tu mamy ampery prądu zmiennego dla kontrastu. Tak, bo jesteśmy na zakresie 20 A, przełączeni jesteśmy. Teraz musimy zasilić samochód, dotykając jednym biegunem do słupka. Oczywiście najlepiej w taki sposób. Poczekajcie. Żeby dużą powierzchnią ta sonda dotykała, no i popłynie jakiś tam prąd. Teraz się jakieś tam moduły, przekaźniki dotykają. Na pewno ten pobór prądu na początku będzie większy. No i teraz w niektórych autach to nawet można kilkanaście minut albo jeszcze nawet dłużej, w godzinach czekać, aż coś tam się zdarzy, nie? Więc fajnie jest to zrobić końcówki tych przewodów, na przykład na takich żabkach, żeby nie musieć stać tego trzymać. Okej, czyli w tym momencie, jak rozumiem, załączył się jakiś większy pobór, tak? Tak, jakieś tam moduły, pewnie sobie sprawdza, widział, że nie miał prądu. No i właśnie to jest cały ból tej metody pomiary. To było jakieś dobre, wiadomo, w Golfach dwójkach, jakichś tam starszych autach, gdzie nie było tej tyle elektroniki, komputerów, jakieś pamięci jakieś tam. No. Okej, okay, i teoretycznie teraz musielibyśmy kilkanaście minut poczekać i zobaczyć, dokładnie, aż... do jakiego poziomu najniższego spadnie to. Mhm. To też się robi, wiadomo, można dać taki amperomierz na właśnie końcówkach, które same to trzymają, pójść sobie wrócić za godzinkę, zobaczyć. W tym momencie spadło nam 1,2 ampery już mamy, ampera. Czyli coś się rozłączyło, kolejna rzecz. Kolejne, teraz kolejna. Kolejne moduły. Ale nadal jest dużo, nie? Nadal jest dużo. Będzie ci lepiej zamontować, jak się nie będzie. 250 mA, nadal dużo. No ale przed chwilą mieliśmy Forda na podwórku, gdzie 0,7 było po 0,7 ampera było po 15-20 minutach nadal. No, dosyć dużo. Aczkolwiek w Fordzie to potrafi się czasem naprawdę w godzinach usypiać. O, coś kliknęło, coś się wyłączyło. 150 mA, nadal dużo.
nadal taki pobór 150 mAh potrafi rozładować konkretnie akumulator. No w 10 godzin to jest 1,5 Ah, w 20 godzin tyle auto mniej więcej stoi, no to 3 Ah dziennie. No to bardzo duży pobór. I takie właśnie pobory małym prądem najgłębiej potrafią rozładować akumulator. Wiadomo, pojeździe jest ładunek tam na powierzchniowy na akumulatorze, który się potem kończy, w nocy to się wysysa i właśnie taki pobór na poziomie nawet mniej, nawet 50 mAh w ciągu 3 miesięcy potrafi wykończyć akumulator. Sam miałem dwa takie przypadki, zostawiałem ładowarkę po prostu w gnieździe zapalniczki i średnio co 3 miesiące musiałem ładować po prostu akumulator. Zwykła ładowarka. Czekaj, poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy co nam się uda tutaj zejść. Tak jak tego zostawisz na 2 tygodnie, to... Raz, drugi, na trzeci raz trzeba akumulator wymieniać. Co to się wydarzyło? Pobory zeszły do zera? No jesteśmy na zakresie 20-amperowym, więc właśnie ciężko jest nam zmierzyć pobory typu... Jest miga, tak? Więc te... Czyli uznajemy 10 mA? W okolicy, ale to jest plus dokładność pomiarowa, więc ja bym założył do 20, że jest, no ale do 20 to jest taka norma. Okej, okay. Czyli uznajemy, że... No, nawet skoczyło do tych 20, więc... Czyli uznajemy, że to auto wygasiło się mniej więcej po jakichś 3 minutach niespełna do takiego poboru, który jest tak akceptowalny. Dokładnie. I wcale, tak jak żeśmy rozmawiali na wstępie, cęgi za 200, 300 czy 400 zł nie muszą być potrzebne, można to zrobić w ten sposób, ale zagrożenie jest takie, o którym ty wspominałeś, że rozłączając akumulator godzimy się na kasowanie niektórych informacji. Dokładnie. W komputerach, tak? Mogą się skasować jakieś tam ustawienia sterownika. Miałem kiedyś Mercedesa 124, to się wtedy ustawienia mapy silnika resetowały. No, radio może się zgubić, jak ktoś nie ma kodu do rady, to wiadomo, to są dodatkowe problemy. No i to jest też czas, tak? Ile taki pomiar trwa. Cęgi zapinamy, od razu widzimy co się dzieje. Nic nie trzeba rozłączać, rozpinać. Więc, no i też widać jakby największy minus tej metody, że rozdzielczość pomiaru też właśnie jest nie za wysoka i nie wiemy dokładnie ile pobiera. Niemniej jednak, jeżeli ktoś no, nie ma cęg, a ma tak, zwykły multimetr, da się to zrobić. To jest najbardziej podstawowy test, więc kiedyś nie było dostępu do takich rzeczy jak cęgi, więc tylko taka metoda była jedyną znaną, skuteczną. Także ja Wam pokażę pomiar, jeśli chodzi o w odniesieniu do prawa OMA. Bardzo fajny pomiar na bezpiecznikach. Mamy multimetr ustawiony na pomiar napięcia. No ale tam były ampery, tam było natężenie. Tam były ampery. Dlaczego teraz przechodzisz na napięcie? Jedziemy z prawa OMA. Jeśli płynie prąd, musi być spadek napięcia. Bezpiecznik ma takie dwie dziurki, które umożliwiają pomiar na nim, tak jak na rezystorze bocznikowym. Mhm. Jak jest w amperomierzach w prostownikach. Jasne, czyli znając długość, znając dokładnie parametry prądowe. I są takie tabele dla bezpieczników, mhm. To też podlinkujemy taką tabelę. Wartości przy jakim bezpieczniku, jaki płynie prąd, dla jakiego spadku napięcia. Okej, okay, czyli w tym momencie będziesz mierzył spadek napięcia na bezpieczniku. Dokładnie, więc przykładowo jedziemy po kolei. Moment, muszę bardzo dobrze przykładać tutaj. Na tym bezpieczniku na przykład mamy 0. Mhm. Jedziemy kolejny bezpiecznik, mamy 0. Czyli jeżeli mamy 0, to znaczy, że nie ma spadku napięcia, czyli nie płynie prąd. Nie płynie prąd lub płynie bardzo mały prąd, mhm. którego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, mhm. bo ta metoda tyczy się prądów większych niż właśnie 50 mA. Mhm. Bo na bezpiecznikach do 50 mA może być 0,01 mV, czego multimetr może nie wyłapać. Ale przykładowo, my oczywiście wiemy, w którym obwodzie ten prąd płynie. Widzimy? Mhm. 3,5 mV mhm. na bezpieczniku 20-amperowym. Tu dla przykładu obok mam kolejny bezpiecznik 15 A, 0,0, nie płynie przez niego prąd. Tu mamy 3,5 mV spadku napięcia na tym bezpieczniku. 20-amperowym. 20-amperowym. I teraz bierzemy sobie tabelkę. Mhm. Bezpiecznik 20 A żółty. Dużego rozmiaru, bo też rozmiar bezpiecznika ma znaczenie, bo są zwykłe bezpieczniki takie standardowe, to jest standard, są miniaturowe, są też takie kartridżowe, ale okej, okay, mamy 3,5 mV na takim i według tabelki to jest 1 A 36 mA bodajże. Czyli 1,036 A. Dokładnie. I to sobie też sprawdzimy. Tu mam przygotowany taki, to jest stary bezpiecznik, przecięty na pół. Wyprowadzane są z niego przewody i uchwyty, w który mogę wsadzić ten sam bezpiecznik. Mhm.
Czyli jak rozumiem, wsadzasz inny bezpiecznik, tylko rozdzielony, żeby zamknąć obwód ten sam po drugiej stronie. Ten sam bezpiecznik wsadzam na kabelkach, żeby móc się cęgami podpiąć. No tak, no bo tam nie byłbyś w stanie wejść głębiej w instalację. Dokładnie. Więc... Czy spadek napięcia na takich długich kablach też będziesz brał pod uwagę? Już spadku napięcia nie będziemy mierzyć. I też jak będę mierzył dalej tutaj spadek, to będzie tylko na bezpieczniku zmierzony. Mhm. Więc zobaczmy sobie. Znowu mierzę spadek napięcia na bezpieczniku. Było 3,5 mV. 3,5 mV. Jest 3,6. 3,6, wiadomo. To jest akurat jakiś tam, może być błąd pomiarowy. Też mam nieskręcone przewody, bo też jeśli przewody są skręcone, to są bardziej odporne na zakłócenia, ale to już sprawy metrologiczne może pomińmy. Ale żeby sprawdzić, czy to się zgadza według tabelki, przez ten bezpiecznik ma płynąć 1,036 mA. Płynie 1,080. Aha, no dobrze, a tam było 1,036, czyli to troszeczkę więcej pokazuje. Sprawdzimy, co pokaże taki wpinany, nie cęgowy, bo jednak dokładność pomiaru... Czyli jakby potwierdziłeś w sumie w tym momencie, że to zgodnie z tabelką. No, z grubsza. Z grubsza jest, się pokrywa. Z grubsza się pokrywa. Teraz czy dobrze widać, ile jest tam amperów? Tak, widać, widać. Jestem w trybie amperomierza, zakres do 20 amperów. Wepnę się w szeregu z tym bezpiecznikiem. I sprawdzimy sobie po prostu wartość 1,04, czyli wow, praktycznie tyle, co mówi tabela. No zaokrągliło do setny. Dokładnie, więc... Szóstkę podniosło do trójki. Jesteśmy na zakresie 20 amperów, jest 1,04, czyli jesteśmy dosyć nisko. Rozdzielczość pomiaru nie jest jakaś najlepsza, ale to, co mówi tabela, pokrywa się. I to jest bardzo dobry sposób, że nie trzeba wyciągać bezpieczników, nie kasować wszystkich ustawień, różnych rzeczy. Można po prostu, jeśli jest taka możliwość, zmierzyć spadek napięcia na bezpieczniku. Okej, czyli wniosek jest taki. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy mamy jakiś problem z instalacją, czy tak zwane te lewe pobory, jak to ludzie mówią, tak lewe jest. Prądy i tak dalej, to po prostu najlepiej jest podejść z multimetrem nastawionym na woltomierz, tak, na pomiar napięcia i mierzyć sobie każdy bezpiecznik. Jeżeli gdziekolwiek pojawi się wartość, to zastanowić się, czy gdzieś tam nie jest jakiś problem. Bardzo często pewnie będą to kwestie związane z radiami, tak? No często radia wariują. Zbite żaróweczki nad światłami, nad tablicą rejestracyjną. To może być wszystko. Na potrzeby tego filmu włączyliśmy tą oto lampkę tu po sufitce w samochodzie Wadiego. No i teraz Tetus wyjmie ten bezpiecznik. No ja wyciągam. Zgasła nam ta żarówa, czyli wiedzielibyśmy, że problem jest w tym gdzieś miejscu, tak? W tym obwodzie, tak. W tym obwodzie. Możemy sobie tam z danych pojazdu zobaczyć, typu, że ten bezpiecznik odpowiada za oświetlenie wnętrza pojazdu, bagażnika, coś tam. Wiadomo, to jest sytuacja syntetyczna, ale mając jakiś problem głębszy, możemy na przykład dowiedzieć się, czy na przykład radio, często się psuje radio, pamięć radia, gdzieś tam płynie prąd. Sprawdzamy spadek napięcia na akumulatorze cęgami, płynie doszło tam 100 mA. Sprawdzamy sobie na przykład na bezpieczniku od radia, po jego wyjęciu widzimy, że nie ma, wiemy, co jest winno. Mówiłeś, że jeden z naszych kolegów z forum zrobił fajny film na temat bezpieczników. Tak, Tadek Marczuk zrobił świetny film o chińskich bezpiecznikach. Pokazuje on tam, przy jakich prądach palą się chińskie bezpieczniki. Podlinkujemy ten film teraz tutaj tak. U góry do naszego kolegi. Z tego, co pamiętam, to Chińczycy robią po prostu dwa rodzaje bezpiecznika. Robią bezpieczniki chyba 15, sprzedają go jako 5, 7,5, 10. Masakra, po prostu nie pamiętam dokładnie wartości, ale Chińczycy z tego, co pamiętam, robią dwa bezpieczniki, jeden duży, jeden średni, sprzedają po prostu w całej gamie kolorów. Także to jest świetny film, wejdźcie, zobaczcie, bardzo daje dużo do myślenia. Tytus, dzięki za pomoc w dzisiejszym odcinku. Nie ma sprawy, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, cześć. Cześć. Potrzebne ci wsparcie, wyniki diagnostyki, no burba tuyeri do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki, zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać, w poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. Bo to Mester Akumulator, twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. Bo to Mester Akumulator, twój nawigator, defibrylator, wyjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli domuś, abyś wybrał błędnie.